Ford Mustang Isaaca. I on ma chyba tego najnowszego, tak? Z 2017 czy 18 roku. No i tu już się robi ciekawiej niż w przypadku czarka, bo zobaczcie, że mamy tutaj jakieś czarne pasy, rejestracje. Nie wiem, czy nam się te znaki zmieszczą, ale spróbujemy. Dobra, tutaj coś widać o tym Mustangu. Dobrze by było, jeśli byśmy zobaczyli jeszcze... O, pięknie, właśnie, o to mi chodziło. Wersji Super Snake możemy nie mieć. Tu wygląda, jakby był wklejony trochę, nie? Tak w Photoshopie czy coś. Okej, okay, tutaj najlepiej widać tego Mustanga. Mamy nawet rejestrację, dobrze by było ją odwzorować. Felgę mamy, taka chyba też jest w tym... w grze tutaj, więc raczej nie będzie problemu. Ty mnie tu w rejestracji, Piotr, nie zmieniaj. Oj tam, Bartek, no zrobisz wyjątek chyba dla Isaaca. Więc tak, tutaj mamy Mustanga. Czy robimy tu coś z mocą? Myślicie, że Isaac by coś tam kombinował z tym Mustangiem? Weźmy go po prostu, zróbmy w klasie A na maksa i tyle, okej? Okay? Myślę, że będzie spoko. Czy on tu ma jakiś spoiler? Kurde, no sprawdzę na wszelki wypadek. Okej, miałem sprawdzić spoiler. Coś tam wystaje, jest spoiler. To jest wersja prawdopodobnie standardowa z tymi czarnymi pasami i z pomarańczowym kolorem. Nie wiem, czy znajdziemy takie malowanie do tego samochodu, ale zostawimy standardowy silnik, bo to jest fajna V8 5-litrowa. Tu nie ma... Tu możemy silnik od Vipera włożyć do tego auta. Raczej tu z mocą nie będziemy za bardzo szaleć, ani nie będziemy robić napędu na 4 koła. Więc zostawimy go tak jak jest. I tam była taka gwiazda charakterystyczna. Nie wiem, czy tutaj takie będą, ale coś kojarzę, że coś takiego było podobnego w tej grze. No, tutaj jest taki uskok jakby na tych felgach. A te są tutaj całkiem proste. Czyli chodzi o te, tak? Chodzi o te felgi? O te. No i super. Dobra. Czyli mamy felgi i teraz coś nam się tutaj zmieniło? Nie, mamy dalej tą samą klasę. Nie wiem, czy one są lżejsze, czy cięższe. Musimy dać tu kolor pomarańczowy tego samochodu. Najważniejsze jest malowanie, nie? Auto Isaaca, dokładnie. To jest auto Isaaca, tylko jeszcze spoiler demontujemy tutaj i już będzie wszystko cudownie. Możecie sobie pobrać malowanie w tym momencie. Pamiętajcie, żeby sobie zainstalować odpowiednie felgi. I no, jeszcze trzeba ten spoiler, on chyba fabryczny jest nawet. Ale my zrobimy, że będzie niefabryczny, bo go wywalimy. Cyk. No, dobra, niech będzie tak. A tuning też wam udostępnię. No, ja już wiem, dlaczego Isaac lubi ten samochód. Dobrze. Patrzcie, jak fajnie zegary pracują. Mamy tutaj elektroniczny praktycznie tam monitor, nie? Ekstra, podoba mi się. Ja nie przepadam troszeczkę za tym Mustangiem tylko i wyłącznie dlatego, bo ten przód mi troszeczkę nie pasuje. Jakiś taki niemustangowy jest jak dla mnie, ale już się zaczynam powoli przyzwyczajać, jak coraz więcej widzę gdzieś ten model na Instagramach, YouTubach, Facebookach
i wszędzie dookoła, no to już ten przód nie robi na mnie takiego wrażenia, ale na początku pamiętam, jak pierwszy raz zobaczyłem, to niespecjalnie mi się podobał. Zmieniamy rejestrację? Ja myślę, że zostawimy ten rejestrację VIP-a, który dzisiaj wbił wśród grona sponsorów na kanale, wśród do grona sponsorów na kanale. I zaraz sobie pojeździmy jakiś wyścig. Zobaczymy, no jak ten samochód będzie śmigał. To jest oczywiście podrasowana wersja samochodu Izaka. Troszeczkę, niedużo, nie robiliśmy tutaj jakichś hardkorowych ulepszeń. Najważniejsze jest malowanie, które, no myślę, że udało mi się w miarę odwzorować. Nie jest ono jakieś tam bardzo trudne, więc jak na moje umiejętności Picasso, Lucasso, wyszło chyba bardzo dobrze. Jest! Tutaj mówicie, żeby zrobić Mustanga Rezygiusza. Ja tam widziałem, że on przemalował swojego Mustanga, ale myśmy już robili Rezygiusza Mustanga, tylko zrobiliśmy w kolorze białym, nie? A potem on przemalował, no już nie ma chyba sensu z powrotem, wiecie, robić tego auta. On tylko zmienił kolor. Może tam jeszcze jakieś dodatkowe ulepszenia czy coś, nie wiem. Urwał spoiler. Na ostatnim zdjęciu na Facebooku ma spoiler. No to ja już nie wiem, no. Widzowie mi powiedzieli, żebym usunął, to usunąłem. Nawet całkiem przykładnie hamuje, powiem wam. Kurde, ledwo co się udało. No, była ciężka. Udało się wygrać Mustangiem Izaka. No i się sprawdza, Izak zawsze wygrywa. Forza Vista. Wejdźmy sobie teraz w Forza Vista. Widzicie ten samochód? Widzicie? Ja nie widzę, ale wy pewnie widzicie, no. Tutaj jest, zobaczcie sobie. Ładny, nie? To jest Ford Mustang Izaka z świetnym malowaniem. Ja nie widzę tego malowania, mam teraz kontakt z wami, taki bezpośredni. Żebyście wiedzieli, że bo wy jesteście tu, to dla mnie to jest taka mała kamerka. Bardziej jesteście dla mnie na czacie, nie? No ale teraz wyjątkowo tak utrzymam z wami kontakt wzrokowy, żeby wam się zrobiło ciepło, żebyście pomyśleli, że o was myślę i żeby wam się zrobiło miło. Także wy patrzycie na samochód Izaka, ja patrzę na was. Uśmiechnijcie się. Wiem, że się uśmiechacie. Widzę to. Widzę to tam na kamerce. Kamerka mi pokazuje, kiedy się uśmiecha. Ile osób się teraz uśmiecha? Teraz widzę, że 400 osób się uśmiecha. 300 osób robi taką minę. Ile jest widzów na streamie w ogóle? Muszę to podzielić jakoś. A, nie. To nie może być tak. Jest 500 osób na streamie, 600, no to 200 osób robi uśmiech. 200 i tyle.
O, patrzcie, mamy nawet jakiegoś konkretnego orzecha pod maską. Cy. No i pięknie.